Dzień dobry, moi drodzy. Nazywam się Wiesław Zarudzki, uciekłem z Rosji, aby powiedzieć prawdę o tym kraju i teraz czekam tu w Polsce na ochronę międzynarodową. Dzisiaj porozmawiajmy o tym, co się stało z tym Putinem. Bardzo duże wiadomości otrzymał od was, moi subskrybenty, że Putin już nie żyje. Co się stało? Teraz porozmawiajmy o tym. Zaczynamy. Есть такая особа в России, Валерий Дмитриевич Соловей. Есть российским историком, аналитиком политическим, публицистом и особой публичным, доктор наук историчных. До 2019 года профессор и керовник кафедры рекламы. Тен человек, и только он, и никт инны, тверджи, же ма приячу в бардзо близких кренгах с Путиным. 22 października на своем канале телеграмовым генерал СВР Соловей поведал. Co następuje? Dziś wieczorem Putin miał zatrzymanie akcji serca. Szczegóły jutro rano. Drodzy subskrybenci i goście kanału, wczoraj około godziny 21.05 czasu moskiewskiego funkcjonariusze ochrony prezydenta Rosji Władimira Putina pełniący służbę w rezydencji usłyszeli hałas i odgłosy upadków dochodzące z sypialni prezydenta. Dwóch ochroniarzy natychmiast weszło do sypialni prezydenta i zobaczyło Putina leżącego na podłodze obok łóżka oraz przewróconego stołu z jedzeniem i napojami. Prawdopodobnie, gdy prezydent upadł, uderzył w stół oraz naczynia i powalił je na podłogę, co spowodowało hałas. Putin leżąc na podłodze konwulsyjnie wygiął się w łuk i przewrócił oczami. Natychmiast wezwano lekarzy pełniących dyżur w mieszkaniu, znajdujących się w jednym z sąsiednich pomieszczeń. Lekarze przeprowadzili reanimację, po wcześniejszym ustaleniu, że u prezydenta doszło do zatrzymania akcji serca. Pomoc została udzielona na czas, uruchomiono akcję serca, a Putin odzyskał przytomność. Prezydenta przeniesiono do specjalnie wyposażonego pomieszczenia w swojej rezydencji, w którym zainstalowano już niezbędny sprzęt medyczny do reanimacji, a właściwie oddziału intensywnej terapii wyposażonego w najnowocześniejszą technologię. Stan prezydenta został ustabilizowany i znajduje się pod stałą kontrolą lekarską. O pogorszeniu się stanu zdrowia Putina na tle onkologii i szeregu innych chorób rozmawialiśmy już wielokrotnie. Przypadek zatrzymania krążenia poważnie zaniepokoił najbliższe otoczenie prezydenta, mimo że lekarze opiekujący się nim już wcześniej ostrzegali, że Putin jest ciężko chory i prawdopodobnie nie dożyje końca jesieni. W ostatnim czasie wszystkie oficjalne spotkania i wydarzenia prowadzone są przez sobowtóra prezydenta. Po wiadomości o wieczornym incydencie kilka osób bliskich Putinowi skontaktowało się ze sobą telefonicznie i zgodziło się na odbycie w poniedziałek konsultacji w sprawie ewentualnych działań w przypadku śmierci prezydenta w nadchodzących dniach. Uwaga! Obecnie w Rosji ma miejsce próba zamachu stanu. Prezydent Rosji Władimir Putin zmarł dziś wieczorem w swojej rezydencji w Wałdaj. O godzinie 20.42 czasu moskiewskiego lekarze przerwali reanimację i stwierdzili zgon. Teraz lekarze są zablokowani w pomieszczeniu ze zwłokami Putina, przetrzymują ich członkowie prezydenckiej służby bezpieczeństwa na osobiste polecenie Dmitrija Kochniewa, z którym pozostaje w kontakcie i otrzymuje instrukcje od sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Nikołaja Patruszew. Wzmocniono ochronę sobowtóra prezydenta. Trwają aktywne negocjacje. Jakakolwiek próba udawania sobowtóra prezydenta po śmierci Putina jest zamachem stanu. Dlaczego więc nie wierzę, że Putin nie żyje? Po pierwsze, Soloviej powtarza, że ma na Kremlu przyjaciela, który wie wszystko. Mówi to od dłuższego czasu. Nic z tego, co mówi, nigdy nie zostało potwierdzone. Соловей на несколько дней перед оглашением смерти Путина приготовывал людей, что Путин вкрутце умрет. Następnie 26 października зорганизовал платную трансмиссию на живо на темат смерти Путина. И właśnie подчас трансмиссии на живо, платной трансмиссии на живо, якби пшеш припадок, Соловей муви же отжимал информация, что Путин уж не жиє. Właśnie подчас платной трансмиссии на живо, которая коштует 10 евро. Następnie оповяда о смерти Путина с невероятными щегулами, якби сам был в покое Путина. Nikt poza ukraińskimi mediami nie uwierzył w te informacje. Rosyjska opozycja również twierdziła, że to kompletna bzdura i nieprawda. Ale Soloviej próbuje przekonać wszystkich, że jest inaczej.
Mówię na przykład, że w poniedziałek z powodu śmierci Putina i zamachu stanu w Rosji rozmieszczono wojska i zablokowano drogi do centrum Moskwy. Ale to dlatego, że palestyńczycy udali się do Moskwy na negocjacje z powodu wojny w Izraelu i z tego powodu drogi zostały zablokowane. Соловей твердзі również, że śmierć Путіна zostanie zatuszowana, так як затушовано śmierć російського політика Жириновського. Але так, śmierć Жириновського була тушована przez ponad miesiąc. Найперв найвищі урзędnicy в краю зачали мовити о śmierci Жириновського, потім повіділи, що оказалося, що ще милили, а поміщенці поновні повіділи, що Жириновський змару і тим разом єсть то już докладне. Problem polega jednak na tym, że w przypadku Żyrinowskiego o jego śmierci przypadkowo dowiedzieliśmy się od polityków, a w przypadku śmierci Putina dowiedzieliśmy się od człowieka, który zawsze wymyśla jakieś fantastyczne historie z Kremla, których nie da się zweryfikować. Jestem gotów uwierzyć, że Putin zmarł tylko w 1% i tylko dlatego, że Peskow również zaczął zaprzeczać śmierci Putina. A historia pokazuje, że to, czemu Peskow zaprzecza, jest w rzeczywistości prawdą. Соловей powiedział, że w tej chwili nie ma dowodu na to, że Putin nie żyje. Oczywiście. Ale powiedział też, że wkrótce będzie dowód. I zawsze tylko mówi, nie ma żadnych nagrań wideo, zdjęć ani dźwięk z incydentów, o których ciągle mówi. Sugeruję więc, abyśmy uwierzyli mu na słowo. On umarł czy on żył? On umarł, a точно, on skończył. Na pewno nie żyje. Zmarł około godziny 20:40 w czwartek 26 października. Nieodwołalnie i definitywnie. Obecnie znajduje się w chłodni w swojej rezydencji w Woldai. Upokarzające, prawda? Ale prawdopodobnie na to zasłużył. Nie ma wątpliwości co do jego fizycznej śmierci. Putin, utwierdzacie wy, mертв. Tak, to nie twierdzenie, to medyczny fakt antropologiczny. On nie żyje. Сейчас многие наши зрители могут сказать: профессор Соловей что-то выдумывает, профессор Соловей нагоняет там какие-то слухи и так далее. Какие у вас есть доказательства того, что Путина нет в живых? Dmitriju Iliczu, powiedz mi, jaki może być dowód? Szczere słowa Pieskowa, który 20 lutego ubiegłego roku powiedział, że Rosja nigdy nie rozpocznie wojny przeciwko Ukrainie. A może dowodem jest patologiczne badanie? A może oświadczenie kremlowskich mediów? Jaki może być bezpośredni dowód w tej sprawie? Ale one się pojawią. Chcę zapewnić, że dowody zostaną przedstawione. Ja mogę przywieźć kosmiczne, które cię widzę. Wieczorem. Mogę przytoczyć poszlaki, które są oczywiste. Wieczorem 26 października, tuż o godzinie 20 w Moskwie, wprowadzono wzmocnienie sił w centrum miasta. Potwierdzi to wielu Moskwian, zwłaszcza kierowców stojących w korkach. Ochrona rezydencji Putina w Waldaj była i nadal jest wzmocniona. Tylko wieczorem 28 października. Och, 26 października, pomyliłem się. 27 października, wiedząc, że Putin nie żyje, powiedział, że pilne jest wynegocjowanie pokoju między Ukrainą a Rosją i że jest gotów działać jako mediator. A najważniejszym dowodem jest rozpoczęcie operacji w Strefie Gazy. Tak, tak. Faktem jest, że ostatnia rozmowa telefoniczna Putina odbyła się z premierem Izraela. Premier był bardzo nieuprzejmy wobec Putina. Premier Izraela doskonale zdawał sobie sprawę ze stanu zdrowia Putina i zażądał, aby Rosja nie ingerowała w naziemną operację wojskową Izraela, a także zażądał, aby Rosja zminimalizowała współpracę z Iranem na szkodę Izraela. Premier powiedział, że w przeciwnym razie powie wszystkim, jak czuje się prezydent Federacji Rosyjskiej. Oto taka historia w duchu thrillera, ale to prawdziwy thriller, podobnie jak wszystko, co dzieje się w Rosji w ostatnich miesiącach, a nawet latach. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku, dziękuję bardzo za subskrypcję na Patronite, na drugi kanał i do widzenia wszystkim.